8 lipca 2011 roku w nowo wybudowanym Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej podpisano dokumenty związane z przekazaniem budynku przez wykonawcę. Protokoły podpisali przedstawiciele obu zainteresowanych uczelni, czyli Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego. Natomiast wtedy ograniczamy akt do... podpisania dokumentu formalnie zakończył etap budowlany projektu CINIBA. Prace nad budową CINIBA trwały od jesieni 2009 roku do końca maja 2011 roku. Kiedy budynek CINIBA zostanie oddany do użytku, będzie jedną z najnowocześniejszych bibliotek w kraju. Do dyspozycji czytelników oddane zostały czytelnie, wypożyczalnie, sale konferencyjne czy księgozbiory umożliwiające wolny dostęp. To oznacza, że chcąc zapoznać się z treścią jakiejś książki, będziemy mogli sięgnąć po nią bezpośrednio z półki. Co ciekawe, udostępnione zostaną także specjalne pomieszczenia pracy indywidualnej, które każdy będzie mógł wynająć. Zautomatyzowany zostanie także system wypożyczania książek, co pozwoli uniknąć kolejek. Wartość projektu to ponad 79 milionów złotych.